Siema, jestem Jung. ostatnio mieliśmy nowy event na Jaybreaku z graffiti i jutro dostaniemy kolejny update, mianowicie limitowane auto na Jaybreaku. Dlatego oglądajcie odcinek do końca i pamiętajcie o suba i łapki w górę, jak ktoś jest nowy na tym kanale. Więc Asimo wstawił na Twittera taki teaser, właśnie o ten teaser widzowy mi chodzi i jest tutaj napisane na limited, więc sobie sobie to. Więc dobra, oglądamy ten teaser widzowy, mamy tutaj jakieś skały na dole, okej, okay. AUG 224. I właśnie w taki sposób się prezentuje ten teaser, nic innego tutaj chyba nie mamy dokładnie. Mamy napisane, że 2 sierpnia coś będzie. Mamy być przygotowani, limited i widzę, że chodzi oczywiście o limitowane auto. A może tutaj napisał, że... Dla nich jest lepiej robić update'y w losowych momentach niż miesięcznie niż co miesiąc, tak jak wcześniej to robili, więc my spoko, że będą robić co jakiś czas, aby tak, z, wiecie, tak powiem, że tak z niczego I dobra, Simon się napisał 5 godzin temu, że są przeciwko Robuxom czyli widzowie właśnie, te limitowane auto, które właśnie wam e, cały czas o nim gadałem na odcinkach i mm, na live'ach Prawdopodobnie nie będzie kosztowało Robuxy, znaczy nieprawdopodobnie nie będzie kosztowało Robuxy Będzie ono prawdopodobnie za kasę w G-Breaku lub nie wiem za co w sumie. I napisał Asimu właśnie, żeby te limitowane auto było rzadkie, to musiałby je ustawić, jakby, no, musiałoby kosztować jakieś 4000 robuxów, albo y, więcej, jakby dał za mniej, to by to auto w ogóle nie było limitowane. Jeszcze sobie coś takiego napisał, że oni chyba będą to chcieli robić co kilka miesięcy, takie coś, więc spoko, no ale to jak im normalnie limitowane auto by wchodziło, to nie wiem, widzowe. I tutaj zobaczcie sobie komentarze ludzi, że niektórzy się cieszą, niektóry, niektórzy... Tak średnio, ale chyba większość się cieszy, że to nie będzie za Robuxy. Bo ogólnie Ascimo 8 lipca, dokładnie widzę jak pamiętam, wstawiam właśnie widzowie takiego tweeta, że po prostu chcą za Robuxy auto limitowane dodać do gry, tak jak na przykład to robi Murder Mystery z nożami. Eee, coś takiego napisał, dobra, możecie sobie przeczytać chwilę. Eee, I właśnie, eee, i tak wyszło na to, że po prostu to auto będzie kosztowało kasę, czyli takie limitowane auto, jak zawsze prawdopodobnie, więc widzowe trochę XD, bo miało być coś mega rzadkiego i tak dalej, a pewnie to będzie auto, które każdy kupi i będzie mało warte, no tak pewnie będzie widzowe, no chyba że coś wymyślą, co, coś innego w tym jailu, no ale nie wiem co, nie wymyślą, zobaczymy ale raczej to będzie za kasę w jailu, właśnie się tak zastanawiam, co, za, za, za co będzie to auto, no widzowe, raczej będzie to auto za kasę w jailu po prostu nie wydaje mi się, że to będzie za, no nie wiem za mniej niż milion, raczej będzie to powyżej miliona, no bo miałobyś to w miarę jakieś rzadkie auto, więc wydaje mi się, że widzowe powyżej miliona będzie kosztować to auto, się przygotujcie. Oczywiście jutro będziecie mieli streamka z czekania na to limitowane auto, także wbijajcie jutro na streama, nie wiadomo, który będzie w ogóle ten update, pewnie jakoś podwieczór jak zawsze. Dlatego jutro wbijajcie na streama i widzowie jutro y, będziemy czekać na to limitowane auto, porozdaję wam jakieś auto, robuxy i tak dalej i tak dalej. Więc napiszcie w komentarzach co o tym sądzicie, że nie będzie to za robuxy, no chyba, że on jest, coś tutaj wymyśli, ale nie, raczej nie będzie za Robuxy. E, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, ile będzie kosztować to auto według Was. Wydaje mi się, że poniżej miliona nie masz szans, będzie powyżej miliona. 2-3 miliony, wydaje mi się, że to będzie kosztować. No właśnie trochę nie mam kasy na bo to będę musiał prawdopodobnie farmić, więc to no, trochę słabo, ale... Jestem też ciekaw, ile to będzie limitowana autowarta na tradach nie wiem, z 2 miliony, 3 miliony max raczej, bo raczej każdy je kupi, jak nie będzie 0 buksy, no widzę że to trochę bez sensu. Ale właśnie tak to wygląda. Na początku miało być za robuxy, to limitowane auto, a teraz będzie za prawdopodobnie kasę lub nie wiem co oni wymyślą, jakieś może questy. To by było całkiem niezłe, co? Jakby to limitowane auto dałoby się zdobyć nie za robuxy, nie za kasę w Jailu, a za coś, za coś, za coś innego, nie? Byłoby spoko, naprawdę, ale no, zobaczymy jak to będzie jutro, bo w sumie e, nie wiemy jeszcze do końca. Ten teaser w ogóle wyszedł w nocy, więc dosyć szybko, e, bo właśnie on Asimo chciał to na 7 miliard wizytów wprowadzić to, a właśnie sobie teraz to wprowadza, więc... Ciekawe, ciekawe. Na początku myślałem, że to w ogóle ten teaser nie dotyczy o tym limitowanym aucie, tylko może jakimś eventem na Robloxie, o evencie na Robloxie lub o czymś innym, a to właśnie się potem okazało, że to jest widzowe o limitowanym aucie, no, ale taki plus widzowe limitowane auto, na pewno sobie każdy kupi, na pewno sobie widzowe yy, ktoś po nim pojeździ, więc ja spadam widzowe, no i Elo.